Zagrać w tym wyjątkowym turnieju mógł każdy, dzieci, rodzice, dziadkowie, nie było żadnych ograniczeń. Wyjątkowa była też forma rozgrywek zorganizowanych przez krakowską szkołę piłki nożnej Pogoń Kraków. Tym razem piłka nie została potraktowana z buta. Zagubione buty. Pod takim hasłem grano dziś w Krakowie. Turniej ma cel charytatywny. Buty wcale nie zaginęły, tylko trafią do bardziej potrzebujących. W PiS-owym, w cudzysłowie, do turnieju była para butów. Para butów, która była nam potrzebna do tego, żeby jutro spakować to do paczek i wysłać do kilku miejsc w ośrodkach, z którymi współpracujemy w Afryce. Nie było to zwykłe boisko do piłki nożnej. Miało 16 metrów długości i 8 szerokości. Małe były też bramki oraz piłka, miękka i bezpieczna dla stóp uczestników imprezy.